Cześć i czołem. Na naszej domowej tablicy ogłoszeniowej, blaszanej, takiej z magnesikami, znalazłem kartkę papieru z bardzo ważnym cytatem. Odbiorca masowy podlega dziś zupełnemu wymurzeniu i znijaczeniu. Zamknięty w obszarze konsumpcji, zdany na totalną manipulację ze strony mediów. Podpisane Czesław Miłosz. Mam wrażenie, że autorzy cyfrowych listów, które regularnie pisane i wysyłane do nas przez wiele miesięcy, a nawet lat, ostatecznie zebranych w postaci książkowej pod tytułem Żyj na maksa, Bogdan i Johanka, nie godzą się na taką rzeczywistość. Ani w swoim życiu, ani w życiu mężczyzn, do których ta książka jest skierowana. Pisząc bardzo praktycznie i bezpośrednio o codzienności, naszej codzienności, odkrywają również i nasze tajemnice, skłonności, tendencje, postawy i zachowania, które niejednokrotnie usprawiedliwiamy jako te, które wymusza na nas rzeczywistość, wymusza na nas życie. Przede wszystkim pisząc o męskim życiu, autorzy zachęcają i konfrontują nas do tego, aby jeść z jednej miski, aby w taki sposób odżywiać się i traktować każdą dziedzinę naszego życia, bez wyjątku, aby nie zostać zagłodzonym, aby nie zostać niedorozwiniętym, aby nie pozostać rzuconym na pastwę kłamstwu, na pastwę temu, który jest złodziejem. Zachęcają nas do tego, aby karmić się codziennie Słowem Bożym i aby żyć codziennie kochając i naśladując tego, który pokazał nam drogę. Polecam Żyj na maksa.